No dobrze, moi drodzy, witam w kolejnym odcinku z Gothica 3. Idziemy dzisiaj odwiedzić Hansona, tego myśliwego, którego chciałem odwiedzić. Tego złodzieja nie mogę spotkać, może potem coś wymyślę, zobaczę. Na YouTubie może ktoś go nagrał, albo jakiś screen gdzieś może jest, gdzie go znajdziemy. Ten myśliwy, który jest z klanu Wilka, też pokaże nam drogę do Xardasa, więc bardzo warto o tym uważać. Widzicie, tu z klanu Młota idziemy, patrzcie. Jesteśmy w klanie Młota, idziemy tutaj obok tego kamienia i idziemy tutaj dalej. Idziemy dalej. Czekajcie, dobrze? Nie, źle. Złą drogę wam pokazuję, nie słuchajcie tego. Idziemy. Z klanu Wilka, z klanu Młota idziemy tutaj, skręcamy tędy. Idziemy dalej. Po drodze powinniśmy widzieć bodajże jakiegoś cienostwora. O, widzicie, tu jest cienostwór na lewo, gdzie przebiegają te bizony. I tutaj mamy stado wilków. Można je wybić, nie trzeba. Ale lepiej by było mieć wybite wszystko. Więc sobie ich pozałatwiamy. Tym razem jakoś w tym tygodniu jakieś krótsze te odcinki będą, więc nie zdziwcie się. Dobra, idziemy do góry. Takim małym wąwozem, że tak to nazwę. I tutaj u góry powinniście widzieć taką jakby wieżę myśliwską. I tutaj na lewo zaraz macie tego wilka i Hansona. Przestań robić tyle hałas. No i widzicie, jest spruta do nas. On tu sobie mieszka, bo ma spokój i poluje. Jego specjalnością są jelenie. Jesteśmy te skóry do klanu Wilka, żeby zanieść. Szukam Xardasa. Szaroskóry to twój wilk. I możemy Szaroskórego później też pożyczyć, żeby pokazał nam drogę do Xardasa. Oczywiście to potem. Zapolujemy sobie na te jelenie. No, bezimienny wyjmuj kuszę i zapolujemy. Górskie jelenie mają specjalne nazwy. Jeżeli uciekają, to trudno, one po chwili powinny wrócić nam. O, widzicie, już się wracają. No, halo. Ale nie powinny daleko uciekać, jak widzicie. On jakiś moment może uciekają i później patrzy, już wraca. Jest bardzo fajnie. Tam są jeszcze kolejne górskie jelenie. O, nie trafiłem. Mamy. Oczywiście zbieramy wściutko z jeleni. Skóra jelenia. Kolejne jelenie. To są te zwykłe, nas interesują górskie. Tam też są gobliny niestety. O, i one po chwili, jak widzicie, wracają na swoje miejsce. Coś się tak fajnie nam zbugować. Opa. Tam jeszcze gdzieś górski jeleń uciekł nam. Kolejny. Jeżeli słyszycie petardy, sorry.
Dzień przed Sylwestrem, więc już sobie strzelają. Kolejny górski nam ucieka. Upolujemy? Nie upolujemy go, cholera. Kurczę. Upolowaliśmy. Częściowo, kurczę. Jeszcze jeden się zaraz wróci, czy nie? No nic, dobra, wróćmy się na chwilę tutaj do obozu jeszcze. Może jelenie po chwili wrócą, wiecie? One taką mają tendencję, że przez dłuższy czas, jak ich nie ma, to one powinny się pojawić za jakiś czas. Można się przespać na przykład. I chyba powinny się zrespić. Przynajmniej te, co, nie, co uciekły. Czy są pozabijane. Tam dalej też. Tu są gobliny. Tu wiem, że gdzieś jeden jeleń mi uciekł. Te bizony. Nie, nie widać. Szablozą, rozpruwać. Rozpruwać. A jelenia ani nie widać nawet. Właśnie dlatego nie lubię takich questów z polowaniem na jakieś zwierzęta grupowe, bo takie typowe jelenie uciekają przed nami. I teraz przykładowo on mógł uciec spory kawałek gdzieś. Co teraz, będziemy go szukać? Czarny troll. No nie wiem, gdzie ten jeleń mógł uciec. Zwykły jeleń, a tutaj ten na blisko też jest zwykły. Nie ma. Nie, bo może tu mówię, ten górski jeleń przybiegł, ale nie. Czy nie ma stwór? No i nie wiem. Fajnie by było tego questa mieć już z głowy, ale coś nie widać tego jelenia. Bliński szaman. No nie wiem, może w końcu ten jeleń tutaj przyjdzie. Spać by nie spadł nigdzie chyba.
Tu są bizony. Tu jeden gdzieś w tym kierunku pobiegł, gdzie są szablozęby. Gobliny, czarny goblin. Szaman zabity. Pójdziemy tu w kierunku, gdzie są gobliny. Szablozęby, może tu gdzieś będzie ten jeleń. Bo później się może jeszcze spróbuję tutaj wrócić. Z klanu młota jest nawet blisko, więc chyba nie będzie problemu potem jeszcze sprawdzić to miejsce. Jeśli się przebiegniemy dla pewności tutaj. Tu jest jakiś jeleń. Ale górskiego potrzebujemy. Są wilki. No nic, moi drodzy, najwyżej się później jeszcze spróbuję tutaj wrócić, może wtedy spotkamy tego ostatniego jelenia. Magicznie. A ciekawe, czy możemy teraz wziąć psa, żeby nas zaprowadził do Xarnasa. Daję mu kawałek mięsa. Zabierzmy do wieży Xardasa. Dzięki czemu możemy z nim powędrować aż do wieży Xardasa. Jakby ktoś nie wiedział, jak do niego trafić. No, szaroskóry prowadź. A tego pana jeszcze odwiedzimy później. No nic, zobaczymy, moi drodzy. Ciekawe, czy on będzie atakował przeciwników innych. Nie, nie atakuje, ok. Czyli możemy omijać przeciwników. Żeby tu czasami szamana, a nie było goblinów. Nie lubimy szamanów. Patrz, oczywiście jak to na Xardasa wypada, no to pełno goblinów. Tam gdzie Xardas, tam gobliny. Jeszcze jakiś szablozom. Patrzcie, jak to było też w poprzednich częściach, czy tam w pierwszej części. Xardas ma swojego lodowego strażnika, Golema, który niestety będzie walił do nas lodem. Dobra. Udało się go jakoś pokonać. No, żadne skóry prowadź. Serce lodowego Golema. Takie małe przypomnienie próby z pierwszej części gry. Że właśnie musieliśmy zdobyć serce Angolemów, żeby dostać się do Xardasa. Tu gdzieś powinna. O, już widać tą wieżę wielką u góry. Również i cienia stwory się tutaj znajdują. Tam chyba u góry kolejny lodowy golem. No dobra,
Żeby nas nie zamroził. Okej. No, szare skóry, biegniemy, biegniemy. Coraz bliżej wieża. Pogadamy z Xardasem, wrócimy do klanu Wilka, oddać skóry i pewnie skończymy. Teraz tak jakoś będą, 20-minutowe akurat. Bo w tym nadmarze się gubię za bardzo, więc muszę sobie pomagać. Oho. Chyba jesteśmy na mili. Klan Wilka plus 3 punkty kolejne za to, że do Xardasa nas doprowadził. I Xardas ma tutaj odźwiernego. Tutaj mamy do niego teleport. I tu jest sam Xardas. Czemu nie po... No dobrze, od czasu, gdy byliśmy uwięzieni za tamtą... Przemówił do niego Beliard, tak jak mówiłem. Niegdyś najwspaniał... Jest sługą Mrocznego Boga, sprzedał się. I jeszcze tu jest ten oczywiście nasz wybór między Inosem a tym. Musimy zdobyć 5 artefaktów Adanosa. Jeden artefakt już został nam do zdobycia jeszcze. Okej. Dostałem ten list Vardei, to jest z quest packa, czyli te listy, które dostawaliśmy z odbitych miast. No i właśnie, mamy zaliczone. Zdobądź wszystkie zwoje. Instrukcjami Xardasa. Jednego możemy też kupić, na przykład mikstury przemiany, których nie było normalnie. Możemy kupić sobie eliksir siły życiowej, co sobie zrobimy. Ma też on gniew Beliara, obrażenia dostrza 100. Niestety jest bardzo słaby jak na taką broń. Więc no nic rewelacyjnego, ale takie małe nawiązanie też do drugiej części, czyli szpon Beliara, który mogliśmy dzierżyć w drugiej części. Ewentualnie zaklęcie. Zobaczmy jeszcze pulpit, może jakaś prastara wiedza. Po pierwszej wielkiej wojnie orkowie władali Myrtaną. Ludzie byli ich niewolnikami, ale wojownicy byli ich gladiatorami. Gladiatorzy. Ciężkich kufrów nie ma, no dobra, no to tak jak mówiłem, do klanu Wilka się topniemy. Z kim ja miałem pogadać? Chyba z tym ich nadzorcą. Kolejne 5 punktów, kilka mikstur, 77 reputacji. No, dosyć sporo wyciągnęliśmy tutaj reputacji nawet. Mamy już ich na zielono, więc w sumie taki cel jakby mój jest osiągnięty. Staram się robić to miasteczkę na stówki, ale tutaj w nadmarze nie wiem, jakoś za bardzo tak nie ogarniam. Grim już nic nam nie zleca. Jeszcze spróbujemy sobie zrobić to jelenie. Spróbuję poza wizją, może je znajdę. I ewentualnie poszukam jeszcze tego złodzieja. A te jelenie najwyżej zrobię poza wizją. Pokażę wam ewentualnie ile reputacji mamy więcej. No i tego złodzieja spróbujemy złapać. A tym razem dziękuję za uwagę, trzymajcie się i cześć.